Witajcie, z tej strony Laska Gaming, a to jest szybki filmik informacyjny. Jak wiecie albo nie wiecie, 10-11 maja we Wrocławiu odbędą się targi, odbędzie się impreza z okazji 18 CD Action, na której zamierzam być. Do Wrocławia mam dość daleko, więc zajęło mi to trochę czasu, żeby zorganizować sobie czas, transport i wszystko, ale udało się i mogę dzisiaj, troszeczkę późno, wiem, dzień przed imprezą, ale mogę potwierdzić, że będę na CD Action Expo. CD Action jest dla mnie jednym z najważniejszych pism dla graczy, które powstało. No teraz już praktycznie jedynym, ale CD Action jest bardzo ściśle związany z moją miłością do gier komputerowych, z moją, powiedzmy, karierą gracza. I ukształtowało mnie tym, kim jestem, czyli graczem. Zbieram CD Action od 14 lat, we wrześniu będzie 14 lat, jak kupuję tą gazetę miesiąc w miesiąc. Oczywiście brakuje mi kilku numerów, bo tam byłem za granicą, albo mi się zgubiły, albo pożyczyłem komuś mi oddali, ale ogólnie mam prawie wszystkie numery z 14 lat. Pierwszy numer otrzymałem, jak miałem 8 lat, jak miałem pierwszy komputer, pamiętam jeszcze 64 mega RAM-u, chyba Pentium 1. Albo dwójka, Riva TNT 2 i kilka giga na dysku. I właśnie wtedy otrzymałem od taty pierwsze CD Action, ponieważ to była jedyna gazeta na rynku, w której były pełne wersje. I głównie jako dzieciak 8-letni kupowałem CD Action dla gier. Teraz się totalnie to odwróciło, teraz kupuję CD Action dla po prostu, żeby poczytać. Praktycznie w gry... Czasami gram, jeżeli są ciekawe tytuły, ale to nie jest mój target, żeby poczytać. I właśnie tutaj mam ze mną mój pierwszy numer CD Action. Pierwszy numer z sierpnia 2000 roku. Z pamiętną 10-stronową recenzją Diablo 2. Jest to naprawdę już dla mnie antyk, dla mnie to już jest święty graal. I coś po prostu, coś jak dla kolekcjonera, no nie wiem, rzadki komiks albo jakieś super wydanie płyty. Po prostu dla mnie to ma już taką wartość sentymentalną, że szok. I zamierzam wziąć ta CD Action, żeby może zebrać jakieś podpisy albo coś, ale no przenieśmy się na chwilę do roku 2000, bo teraz to przeglądałem i taki, no dobra, może to nie będzie krótkie wiadomości, więc teraz to przeglądałem i to jest całkiem śmieszne. Bo na przykład najbardziej widać to po sprzęcie, proszę Państwa. Tutaj w dziale sprzętu mamy GeForce'a 2 GTS, gdzie za 1600 zł mogliśmy mieć 32 mega SGRAM-u DDR. No, sprzęt naprawdę mocny. A jeżeli chcielibyśmy nagrywarkę CD, o Jezu, nagrywarka CD też 1000 zł, proszę Państwa. No, granie wtedy nie było łatwe. No, dobra, bo się rozkleiłem sentymentalnie, ale będę na CD Action Expo. Jeżeli chcecie mnie spotkać, pogadać ze mną, to będzie to najlepsza okazja do tego. Będę praktycznie całą sobotę, tak więc na dole macie linki do Facebooka, do Steama, do mojego osobistego Facebooka, czyli nie profilu Laska Gaming, tylko mnie jako Artura Loski. Więc jeżeli chcecie się zgadać w jakimś miejscu na jakąś godzinę, żeby pogadać ze mną, nie ma sprawy, a tak to będę się głównie kręcił około stoiska GameDotu, na które też zamierzam odwiedzić jako redaktor GameDot.pl. Tak więc do zobaczenia we Wrocławiu i trzymajcie się.